Dzień dobry wszystkim słuchaczom, subskrybentom. Strażnica z 1 stycznia 1989 roku. Bardzo ważny film. Dlaczego? Posłuchajcie. Słuchaj, gdy mówi strażnik ustanowiony przez Jehowę. No, już samo to, że jest mowa o strażniku w tytule tego artykułu do studium strażnicy, nie studium Biblii, studiowania Biblii, tylko strażnicy, jest bardzo wymowny. Ja nie będę się tutaj wdawał w takie szczególiki, ale chcę przedstawić kilka punktów bardzo ważkich odnośnie tego, jak jest interpretowana przez Towarzystwo Strażnica, przez rzekomy kanał łączności, jak jest interpretowana Biblia. I czytamy. Strażnik ustanowiony przez Jehowę rozgłasza teraz boskie orędzie. Czy wsłuchujesz się w jego treść? Od tego, czy je docenisz i potwierdzisz tego uczynkami, zależy wręcz twoje życie. No i tutaj jest mowa, już zaczynają straszyć o tym, że narody poznają, kiedy Bóg uświęci swoje imię, czyli ten Jehowa i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj pada pytanie, czy spodziewasz się być wtedy wśród ocalałych? Czy spodziewasz się? Nie, że Jezus Chrystus udostępnił swoją ofiarą, czyli złożonym okupem dostęp do wybawienia, tylko po prostu stawiają warunek. Czy będziesz słuchał tego, co mówi strażnik, czyli Towarzystwo Strażnica, bo wręcz rzekomo ma od tego zależeć ludzkie życie. Tutaj temat, powołanie Strażnika Bożego. No i tutaj jest mowa o tym, że powołano Ezechiela na proroka. No i tutaj jest ciekawa uwaga, jeśli chodzi o gwiazdkę. I czytamy tutaj tak. Jeżeli czas pozwoli, prowadzący zborowe studium strażnicy powinien w trakcie wspólnego rozpatrywania tego oraz następnych dwóch artykułów dać odczytywać wersety zaznaczone kursywą. Artykuły te mogą też ułatwić omawianie najciekawszych szczegółów z biblijnej księgi Ezechiela w ramach programu Teokratycznej Szkoły Służby Kaznodziejskiej. Wymowna informacja i każdy może sobie dokładnie ją przemyśleć i zweryfikować ze swoją wiedzą na temat nauk Towarzystwa Strażnica. Idziemy dalej. Paragraf 6. Ezechiela nazwano synem człowieczym. I co tutaj ciekawego mamy? No jest tam mowa, że został nazwany synem człowieczym i zwróćcie uwagę, komu przypisują syna człowieczego. I teraz piszą tutaj tak. Podobnie chrześcijanie namaszczeni duchem oraz ich współsłudzy uważają świadczenie na rzecz Jehowy za samą słodycz, bo Ezechiel zjadł, kazano mu zjeść słodki zwój i tak dalej. No i oni się z tym utożsamiają właśnie. Niby chrześcijanie się z tym utożsamiają, że to właśnie są słudzy Jehowy, a Syn Człowieczy rzekomo to właśnie, czyli Ezechiel, prorocza nazwa Ezechiela, no to jest właśnie współsłudzy i przede wszystkim chrześcijanie namaszczeni Duchem Świętym niby są tym prorokiem ustanowionym przez Jehowę, ale to wszystko jest nieprawdą, bo to się odnosiło, proroczy pierwowzór Ezechiela odnosił się do Jezusa Chrystusa, bo On był Synem Człowieczym, a nie Towarzystwo Strażnica,
które tak się po prostu tutaj nie tylko szarogęsi, ale wręcz można powiedzieć, no, postawiło się na miejscu Chrystusa. Następny akapit. 15. Wzdychanie nad obrzydliwościami. Nie będę tego komentował, tylko zadam pytanie. Kto w rzeczywistości wzdycha nad obrzydliwościami? Nie ci, którzy demaskują i wychodzą z tej sekty? Nie ci, którzy wychodzą z tej sekty? Właśnie ci to robią, bo idą za Chrystusem i chcą iść za Chrystusem, a nie za ostatkiem, tak zwanym ostatkiem. No i co tutaj ciekawego jeszcze jest? Chrześcijaństwo twierdzi wprawdzie, że jest sprzymierzone z Bogiem, ponieważ jednak pokłada ufność w świeckich sojuszach, padnie pod ciosami sił egzekucyjnych Jehowy. No, dla mnie to jest po prostu skakanka, ponieważ Towarzystwo Strażnica przez około 10 lat było w ONZ-cie, potem kłamało, że nie, oszukiwało swoich wiernych, bo to nie są wierni Chrystusowi, oni nie są wierni Chrystusowi, tylko wierni są właśnie Bogu, który sobie sami wymyślili, w szczególności protoplastą wymyślenia imienia Bożego był Russell. Przecież tak samo Towarzystwo Strażnica bierze udział w corocznych konferencjach OBWE w Europie. Nazwisko Paweł Adam Bugajski chyba w większości jest chyba znane. No ale pominę już ten tutaj szczególik. I co tutaj jeszcze mamy? Po 70-letnim okresie spustoszenia Judy reszta narodu powróciła na oczyszczoną ziemię Izraela. I co ciekawe, zwróćcie uwagę, ja to tu już podkreśliłem, analogiczne wydarzenie miało miejsce w roku 1919, kiedy to namaszczony duchem ostatek został wyprowadzony z niewoli babilońskiej, a ziemia Izraela duchowego przejściowo opustoszała za sprawą Ducha Bożego. Dostąpiła oczyszczenia, dzięki temu namaszczeni do ocalenia razem z odrodzonym ostatkiem duchowego Izraela cieszą się teraz łaską Bożą. A jeśli będziesz w dalszym ciągu słuchał strażnika, czyli strażnicy, strażników doktryny i dogmatów, w domyśle oczywiście Bożego, niewątpliwie znajdziesz się wśród tych, którzy przeżyją, gdy Jehowa będzie dobędzie swego miecza. A przecież w Księdze Objawienia kto dobywa swojego miecza? Jehowa czy Jezus Chrystus? Tak więc po takiej krótkiej analizie takich ciekawych smaczków, no ale czy to jest smaczek, to ja nie wiem, bo wychodzi na to, że tutaj jest mowa o 1919 roku, a obecnie w XXI wieku ta nauka w ogóle zeszła na, nie będę ubliżał psom, zeszła do lamusa, schowali po prostu do lamusa i głoszą inne światło, które im jest teraz wygodne. Także sam fakt, że takie nauki wprowadzają, są wierutnym kłamstwem. Serdecznie zachęcam do subskrybowania mojego kanału, a także do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, swoją wiedzą, wymianą myśli, poglądów. Zaznaczam, że wszelkie hejty, wszyscy hejterzy będą totalnie usuwani, bezdyskusyjnie, w ogóle będą banowani i nie będą mieli prawa racji bytu na moim kanale. Nie uznaję wulgaryzmów, nie uznaję żadnych innych złych rzeczy, a także tych, którzy po prostu chcą wszczynać jakieś awantury, burdy słowne, etc., etc. Jeszcze raz serdecznie wszystkich pozdrawiam. Życzę wszystkiego dobrego i do następnego filmu. Hej!